Archetypy snów to pewne uniwersalne symbole i motywy, które pojawiają się w naszych snach i mogą posiadać głęboką, symboliczną wartość. Każdy z tych archetypów ma swoje charakterystyczne cechy i może być interpretowany na wiele sposobów, w zależności od kontekstu i osobistych doświadczeń jednostki. Senne archetypy są elementem psychologii analitycznej Carla Gustava Junga, który uważał, że symbole sennych archetypów pochodzą z kolektywnego nieświadomego, czyli z obszaru umysłu, który jest wspólny dla wszystkich ludzi. Jung uważał, że senne archetypy mają uniwersalną wartość, ponieważ wynikają z ludzkiej natury, a nie tylko z indywidualnych doświadczeń i wyobrażeń. Dlatego senne archetypy często pojawiają się w snach ludzi z różnych kultur i z różnych epok. Jung uważał, że senne archetypy są ważne dla rozwoju osobistego, ponieważ pomagają w zrozumieniu własnych emocji, potrzeb i wyzwań oraz w poszukiwaniu własnego celu życiowego. Poniżej przedstawiam kilka przykładów sennej symboliki i ich możliwe interpretacje. Pierwsze. Woda. Woda często jest interpretowana jako symbol emocji, podświadomości, życia i płodności. W zależności od stanu wody w śnie, na przykład spokojna, burzliwa, brudna, czysta i tym podobne, może ona oznaczać różne stany emocjonalne, takie jak spokój, niepokój, czystość, zanieczyszczenie czy przepływ. Drugie. Las. Las jest często interpretowany jako symbol natury, dzikiej wolności, samotności lub tajemniczości. Sen o lesie może oznaczać potrzebę odosobnienia się, szukanie kontaktu z naturą, związane z tym uczucia wolności, ale także lęku przed nieznanym lub utratą kontroli. Trzeci. Drzwi. Drzwi są często interpretowane jako symbol przejścia, zmiany lub nowych możliwości. Sen o drzwiach może oznaczać pragnienie zmiany sytuacji, podjęcia nowych wyzwań, ale także obawę przed nową sytuacją lub utratą czegoś istotnego. Czwarty. Pająk. Pająk często jest interpretowany jako symbol strachu, niepokoju lub pułapki. Sen o pająku może oznaczać strach przed czymś lub kimś, poczucie zagrożenia, ale także potrzebę rozwijania odwagi i pokonywania swoich lęków. Piąty. Góry. Góry są często interpretowane jako symbol siły, wytrwałości lub dążenia do celu. Sen o górach może oznaczać pragnienie osiągnięcia czegoś ważnego, dążenie do celu, ale także poczucie trudności i przeciwności losu, które trzeba pokonać. Szósty. Dom. Dom jest często interpretowany jako symbol bezpieczeństwa, spokoju lub tożsamości. Sen o domu może oznaczać potrzebę poczucia bezpieczeństwa, znalezienie swojego miejsca na świecie, ale także problemy rodzinne lub potrzeby zmiany otoczenia. Istnieje wiele innych senne archetypy, takich jak słońce, księżyc, zwierzęta, aniołowie, diabły, wróżki, klucze, mosty, kamienie, mosty, kłęby, ognie, trupy, koszmary i wiele innych. Każdy z tych archetypów może mieć różne interpretacje, w zależności od kontekstu i osobistych doświadczeń jednostki. Dla przykładu, senne archetypy zwierząt często symbolizują różne aspekty ludzkiej natury i emocji. Niedźwiedź, na przykład, może symbolizować siłę, odwagę i ochronę, ale także agresję i gniew. Wilk może oznaczać lojalność i samotność, ale także dziką wolność i złość. Klucze i drzwi często kojarzone są z możliwością otwarcia nowych drzwi i odkrycia nowych możliwości, ale także z zamknięciem się i zamykaniem na nowe doświadczenia. Mosty symbolizują połączenie między dwoma światami lub połączenie ludzi, ale także ryzyko i niepewność. Warto pamiętać, że senne archetypy są często skomplikowane, wielowymiarowe, a ich interpretacja zawsze powinna być podejmowana w kontekście indywidualnych doświadczeń danej osoby i kontekstu, w jakim sen się pojawił. Ich rozumienie może pomóc w zrozumieniu własnych emocji, potrzeb i wyzwań oraz ułatwić proces samorozwoju.